Monika, Monika, chodź do mnie do pokoju! Wow! Agata, no przecież przed chwilą u ciebie byłam. Co chcesz? Teraz się uczę. Mam coś fajnego, Monika. Jak chcesz, to możesz przyjść do mnie. No co ty tam masz, Aga? Teraz nie mam trochę czasu, bo się uczę. Już idę. Patrz na to, Monika! Wow, zobaczcie! Wow, czyżby to była nowa seria Superfix? Tak, to nowa seria Rescue Force. Wow, i widzę, że też jest nowy komiksowy przewodnik. Zostaniesz u mnie w pokoju, to się pobawimy. No z wielką chęcią, ale jeszcze muszę cię pouczyć geografii. To szybko się naucz i szybko przyleć do mnie. Ach, strefy krajobrazowe. Klimat wybiera duży wpływ na poszczególne elementy krajobrazu. O, to jest ważne. Muszę to jakoś zakreślić ołówkiem. No, gdzie ołówek? Agatko, Agatko, przyjdź do mnie! No już, zaraz, jestem trochę zajęta. Zobaczcie, jaki fajny te, taka kola. Pyszne. No please, potrzebuję twojej pomocy, Aga. Już, już, idę, tylko sobie poukładam moje super finksy. No co tam chciałaś, Monika? No patrz, tak się fajnie ułożyłam, nie chce mi się wstawać. Podaj mi ołówek z biurka. Naprawdę, tylko po to mnie wołałaś, musiałam się odrywać od zabawy. Proszę bardzo. Ale fajne, kolorowe pojazdy. Ciekawe, co będę miała w kolejnym pudełeczku. Wow, następny pojazd do złożenia. Tu będzie twoje miejsce. Oj, troszkę mi coś się zimno zrobiło. Wyciągnę sobie bluzę. Ojejku, chyba jestem troszkę za mała. Czy uda mi się to wyciągnąć? Monika, Monika, Monika! Pomocy! Agatka, Agatka, ale co się stało? Oj, Agatko, Agatko! O, dzięki, Monia, bym miała dużo do sprzątania. No nie ma sprawy, Aga, ty mi pomagasz, a ja tobie. No dobra, Agato, którą chciałaś bluzę? O, już co, strasznie mi już się gorąco zrobiło, żadnej jeszcze bluzy. Ale zobacz, co mam! A, to Rescue Jets, pojazdy z nowej serii Super Things. A wiesz, że one potrafią latać? Zobacz! Wow, skrzydła im się rozkładają, ale super! Każdy z nich to potrafi. No nieźle, tego to jeszcze nie było. Agatka, Rescue Force to takie siły ratownicze. My też często się ratujemy, prawda? No tak, pomogłaś mi z ubraniami. A ty mi podałaś ołówek. Wiesz co, Monika, szkoda, że nie mamy jednego wspólnego pokoju. No, wtedy byśmy tak nie musiały chodzić jedna do drugiej. I mogłybyśmy więcej rzeczy razem robić. No, byłoby całkiem fajnie. Ale wiesz co? Wpadłam na świetny pomysł. Tak? A jaki? A może zrobimy sobie challenge 24 godziny w pokoju u siostry? Ja przeprowadzę się do ciebie! Tak, tak, tak! No to co? Kiedy zaczynamy? No jak to kiedy? Już zaczęłyśmy start challenge! Oj, ale ja nie zabrałam żadnych rzeczy z mojego pokoju. Za późno, challenge już się rozpoczął, nie możesz wychodzić z mojego pokoju. Ale ja mam dużo zadane, to kto przyniesie mi zeszyty i książki? Przecież mamy super pomocników. Oni ci pomogą. Co? Ale jak? Właśnie tak! Pomoc to moja specjalność. Oto twoja książka, możesz się uczyć. To ty się, Monika, ucz, a ja ci coś narysuję. Monika? Monika? Monika, gdzie jesteś? No przecież mówiła, że będzie się uczyć. Gdzie ona jest? Monisiu, robisz mi jakiegoś pranka? Schowałaś się? Tu jestem, mamo. O, u Agatki jesteś. O, Monika, czemu ty się uczysz w Agatki pokoju, a nie u siebie? Bo Monika ma challenge. Tak, 24 godziny w pokoju siostry. O, ciekawe, czy wytrzymacie tak długo razem. Spoko, spoko, wytrzymamy, ale chodź zobaczyć, co namalowałam. Wow, jaki ładny, metaliczny Super Things. To ten? Tak, podoba ci się? No jasne, pięknie malujesz, Agatka. Mamo, wiesz co, przyniosłabyś mi coś do jedzenia, bo trochę zgłodniałam, no a
Nie mogę wychodzić z pokoju. Może jabłko? Nie ma sprawy, Monia. Zaraz ci przyniosę. Dobra, koniec już tej nauki. Co teraz porobimy, Agatka? Jak to co? Zobacz, co tu jeszcze mam. Wow, co ty tu? To są Kazoon Kids. 2 blistry, a w tej puszce 5 ekskluzywnych figurek. Dobra, otwierajmy to wszystko. Wow, saszetka. Oj, dobra, otwieram tą. Dobra, ja otwieram. To taką najmniejszą pierwsza. Ale jaki on jest mega! Zobaczcie, z niego tu się kasa wysypuje. Ej, super! A zobaczcie, mam takiego małego super Sphinxa, takiego czerwonego oczywiście. Ogień. Ej, i ma tu taką broń. Ej, ale mega. Ja też tutaj mam małego. Popatrzcie, to jest taki, tutaj ma taki, na przykład taki pryskacz i tutaj jest obłoski. Jest straże. Brokatowy ten. Super, i mam taki wór z pieniędzmi, ha, ale zabawne. A u mnie jest taka dziwna broń, popatrzcie. Która pryska wodą. Ale te Kazoon Kids są kolorowe. Każdy z nich ma inną broń. I małego pomocnika, który jest bardzo podobny do niego. Zobaczmy teraz, co jest w listach. Ile zaszyty! O, ja mam jeszcze więcej, popatrzcie. One mega, superaśnie. Uwielbiam otwierać saszetki. To są takie emocje. Nigdy nie wiadomo, co jest w środku. Dobra, otwieramy. Wow! On jest... srebrny! Ma taki kapelusz chyba, ale fajny! Zobaczcie, a to jest takie glitterowe piciu, ale zobaczcie, chyba on nie myje w ogóle ząbku, bo ma jeden czarny ząbek. Rzeczywiście o ząbki trzeba dbać. Ja swoje ułożyłam w kole. Koło, koło, bawmy się wesoło. Ja miałam jeden pojazd, 4 super Sphinxy i takiego fajnego skoczka. Patrzcie, jaka to jest super zabawa. Dobra, to teraz otwierajmy tą tajemniczą puszkę. Co w niej jest? Saszetki! Wow, ale on jest mega... I to jest taka rolka, ale jakoś tak ładnie mieni. Są nie takie ładne kolory. Patrz, Aga. No. Ładne. Wow, ten tak samo. Piękny jest kajak, ale zabawnie. Zobaczcie, a ja mam takie coś dziwnego. Takiego boksa, czy co to? Jakiego boksa? No właśnie, nie wiem. Ej, to jest ten taki, wiecie, taki ale skuter, ale on chyba nie jeździ po wodzie, bo ma koła. Zobaczcie, on taki fajny statek. Kochani, a my mamy dla was jeszcze jedną wspaniałą wiadomość. Od marca na kanale Magic Box po polsku na YouTube możecie oglądać nowe animowane odcinki Super Sphinx w polskiej wersji językowej. A jeszcze powiem wam, że w tej nowej serii Rescue Force możecie znaleźć aż 2 ultra rzadkie postacie. Gwiazdę i księżyc. Jak pewnie zauważyliście, figurki w tej serii są złote, srebrne lub takie super połyskujące. Ja widzę, że Agatka nie może się oderwać od zabawy. Ej, weź jaka jeszcze jakieś filmy. O, telefon mi dzwoni. Agatko, ja nie mogę wyjść, mogłabyś mi przynieść plis? Tak, dobra. O, dzięki. O, dzięki. O, cześć Basia, no co tam? Spotkać, wiesz co, no dzisiaj nie za bardzo, bo mam akurat challenge. Jaki challenge? Wyobraź sobie, że muszę 24 godziny być w pokoju u siostry. Ale na szczęście nie mamy tu nudy, bo się fajnie bawimy. A z tobą, wiesz co, możemy się umówić na jutro. Co ty na to? Okej? Dobra, to o 15. Pa, pa! Agatko, ty zawsze mi robisz takie pranki. No nie! No Agata, powtarzasz wszystko to, co ja robię. No ej! Wy też tak macie z młodszym rodzeństwem czasami? Ale w sumie to moja siostra jest bardzo kochana. Agata, co ty tam wyprawiasz na tym fotelu? A jeżdżę sobie tak, a ty u siebie w pokoju tego nie robisz? No nie, Aga, mnie raczej takie rzeczy nie bawią. Wiesz co, a może pogramy w kółko i krzyżyk? Co ty na to? Dawno nie grałyśmy. Dobra, zobacz, pogramy na tej tablicy. Ja jestem krzyżykiem. To ja jestem kółkiem, bo nie mam innego wyboru. Tylko ostrzegam cię, jestem w tym dobra. Dobra, dobra, zobaczymy, kto wygra. To ja zaczynam. Wygrałam! O nie! Tak, jesteś dobra, że wygrałam za pierwszym razem. Wiesz co, Monia, może
muszę się trochę przewietrzyć. Idę na dół. Tak, Aga, ja też. A nie, przecież ja nie mogę. Chcesz zaliczyć challenge, to nie możesz wychodzić. Dobra, to ja pogram sobie chociaż na pianinie. Dobra, Monę, widzimy się później. Na razie. Na razie. O, dzisiaj jest całkiem fajna pogoda, też bym sobie wyszła na dwór. Ciekawe, co tam Aga porabia. Dobra, to ja się może chwilę pokręcę na fotelu. 75 years later. Przypomniałam sobie, że muszę napisać jeszcze wypracowanie z polskiego. Ale przecież ja nie mogę wziąć zeszytu. Widzę, leży tam na biurku. Co ja teraz zrobię? Halo, jest tu ktoś? O nie, rodzice gdzieś pojechali, a Agata jest na dworze. Co ja teraz zrobię? Chyba po prostu muszę poczekać, aż ktoś wróci do domu. Takie challenge są fajne, ale jest w nich też dużo minusów. Czuję się trochę, jakbym była w więzieniu. Hej, Mona, już jestem, wróciłam. No i co, dobrze się bawiłaś na dworze? Oj, wiesz co, trochę nudy bez ciebie. Dobrze, że przyszłaś, bo musisz mi koniecznie coś przynieść z mojego pokoju. Tam na biurku leży mój zeszyt z polskiego. Please, przynieś mi go, bo muszę napisać wypracowanie. Dzięki. O ten ci chodziło? O, tak, dzięki, Ewa, jesteś wielka. Wielka, dopiero będę jak urosnę. Ale ty masz pomysły. Monika, już pora spać. Chodź, kładź się już do mnie do łóżeczka. Ale fajnie, będziemy razem spać. No fajnie, fajnie, spoko, ale najpierw trzeba umyć zęby. A no tak, dobra, idziemy do łazienki. Chyba o czymś zapomniałaś. Jak ja pójdę do łazienki? Przecież nie mogę wychodzić z twojego pokoju. No dobra, zaraz wszystko przyniosę. Umyjemy tutaj zęby. Dobra, mam już szczoteczkę i pastę, myjemy. Dzięki. Nigdy jeszcze nie myłam zębów u ciebie w pokoju. Ja też nie myłam u siebie w pokoju. Zawsze zrobię w łazience. Ale potowarzyszę ci. Tylko muszę uważać na moją ząbkę, bo mi zaraz wypadnie. Dobra, zęby umyte. Monika, zapraszam cię do mojego łóżka. A gdzie wolisz spać? Przy ścianie czy tutaj na zewnątrz? Przy ścianie, tam jest moje miejsce, ja tam zawsze śpię. A może najpierw zrobimy figurkę jeszcze przed spaniem? No, ja zawsze robię. O! Superaśnie, teraz ja. Dobra, udało się, idźmy spać. A może jeszcze przed spaniem zrobimy bitwę na podnożnie? Ja mam pochęgę! No dobra, Agata. Wystarczy tych wygłupów. Idziemy spać. Dobra. Ej, no ale naprawdę są kotry. Nie. No ej, no ma. Wybrałam się od kotyna. No nie wiem, Aga, czy tu się wyśpię razem z tobą. No nie zabieram. Jeszcze tylko parę godzin i koniec challenge'u. A jak ci się spało ze mną? Oj, Aga, trochę się rozpychałaś i mi zabierałaś kołdrę, ale w sumie to nie było źle. Wcale się nie rozpychałam, to ty się rozpychałaś. Dobra, wstajemy, zobacz, jaka piękna pogoda na dworze. Jeżeli podobał wam się nasz dzisiejszy odcineczek, klikajcie łapeczki w górę. Wbijajcie na nasz drugi kanał, no to gramy. Pamiętajcie, że nasze filmiki pojawiają się 2 razy w tygodniu, w sobotę oraz w środę. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki. Odwiedzajcie nas na Facebooku oraz na Instagramie. Subskrybujcie nasz kanał.